Rozmawiamy z Jakubem Litwinem. Jesteś kierowcą wyścigowym, ale nie startujesz w tym roku w Volkswagen Golf Cup. Doradzasz, szkolisz, pomagasz. Powiedz, jak oceniasz dzisiejszy testowy dzień? Tak, no z punktu widzenia testów, no to wypadły bardzo dobrze, ponieważ wszystkich mamy na mecie, auta mamy całe. Pogodę mamy super, więc jakby idealne warunki do tego, żeby się z samochodem i z torem zapoznać, szczególnie dla nowych kierowców, którzy, nie ukrywajmy, nie mają dużo czasu, żeby się tego samochodu nauczyć. To jest raptem 6,5 godzinnych sesji, więc to jest naprawdę mało. No i trzeba pracować szybko, sprawnie. No i też po to jestem, żeby tutaj z moim jakby zawodnikiem jak najszybciej dociągnąć do czołówki, bo umówmy się, że na razie w niej nie jesteśmy. Dosyć ciekawy dzień, tak jak mówisz, wielu nowych zawodników, większość to nowi zawodnicy. Nowy jest dla wielu tor, ale także samochód. Samochód, który no, może być pewnym wyzwaniem, jeżeli zawodnik na przykład jeździł całą karierę samochodem napędzanym na tylną oś. Tak, no tak, każdy samochód ma swoją specyfikę. Zdecydowanie Golf jest autem fajnym w prowadzeniu, ale trzeba się go nauczyć. Trzeba jakby od początku wiedzieć, do czego dążyć, bo nie ma czasu na to, tak jak powiedziałem, żeby się teraz bawić w testowanie i wielkie próby jakichś tam modyfikacji, tylko od razu zawodnik musi próbować dopasować się do tego, co ten samochód oferuje. No i cała właśnie rola w tym zawodników, żeby z tymi helperami, czyli zawodnikami, którzy być może mieli do czynienia z tego typu samochodami, żeby im po prostu jak najszybciej nakreślić, jak oni powinni tym samochodem jechać. No już tylko z ich perspektywy to, co oni będą wykonywać, czy to będzie przynosić skutki, czy nie. Ja osobiście tor na Słowacji bardzo lubię, no i staram się jakby sprzedać każdą możliwą wskazówkę. Od zawodnika zależy, czy on ją po prostu wykorzysta, czy nie. To kwestia zaufania. Czy łatwo jest zaufać kierowcy wyścigowemu z doświadczeniem, który no wie, co mówi, jeżeli chodzi o dobór ciśnień, o pewne ustawienia? To też zależy, myślę, od zawodnika, bo jeśli zawodnik słucha, jeśli jest otwarty na wiedzę, to na pewno wyciągnie z tego to, co najlepsze. Jeśli zawodnik wie lepiej, no to ta współpraca się nie układa. Gorzej jest, jeśli kierowca nie wie, czego chce, a inżynier wie. I wtedy też jest to położenie takie, w którym no nie pracuje się najlepiej. Ja myślę, że jeśli chodzi o moją osobę skromną, no to myślę, że mogę coś powiedzieć na temat jazdy tym samochodem, bo 3 ostatnie lata spędziłem w tego typu samochodach. No i myślę, że tylko od zawodnika zależy, czy on z tych rad skorzysta i czy to, powiedzmy, przełoży się na czasy. No dobrze, a tak sportowo, czy troszeczkę, no nie żałujesz, że to nie ty siedzisz za kierownicą auta, no i nie zaczynasz sezonu? Dużo myśli krążyło mi po głowie przed sezonem, ale teraz, kiedy jestem tutaj, absolutnie nie żałuję. Podjąłem tą decyzję bardzo świadomie, dlatego że w pewnym momencie kariery zawodnik zaczyna się zastanawiać, czy idzie w dobrą stronę i przede wszystkim, czy się rozwija. A jeśli zaczyna wątpić w to, że się rozwija, no to zaczyna się zastanawiać nad sensem jakby uczestniczenia w tym, co robi. Ja akurat w takim momencie w tej chwili jestem i podjąłem tą decyzję, tak jak mówię, świadomie. Nie żałuję, ponieważ mam jakby inny cel w tej chwili, inny plan na swoje jeżdżenie i cieszę się, że tu jestem i cieszę się, że jestem z zewnątrz, że mogę to obserwować z zewnątrz, bo wiem, jak to wygląda z perspektywy kierowcy już doskonale, teraz jakby chcę to zobaczyć też z zewnątrz. Fajnie, że możesz pomóc. I jakie są twoje pierwsze odczucia, spoglądając na to z zewnątrz, mając no, nieco inne ciśnienie, prawda? Tak, zdecydowanie ciśnienia nie mam żadnego, wręcz mam ogromny luz i widzę, że... To jest fajne, prawda? Tak, no myślę, że to mi może też dać na przyszłość inne spojrzenie właśnie na wyścigi. Podoba mi się no, cała jakby inicjatywa Pucharu, który jest fajny, który jest przede wszystkim daje szansę równej walki zawodnikom, daje im szansę nauki, bo to jest ewidentnie nauka pracy z inżynierem, telemetrii, samochodu, torów i tak dalej, w bardzo fajnym środowisku i w fajnym klimacie, tak to nazwijmy. I będę zachęcał każdego zawodnika, żeby na początku swojej kariery tego spróbował. Tak jak już wspomniałem, no, dla mnie po prostu w tym momencie troszeczkę rozmijają się priorytety, jeśli chodzi o jazdę z Pucharem Golfa, ale to jakby
nie jest to w tej chwili temat rozmowy. Mhm. No to mam nadzieję, że te Twoje plany wyścigowe będą również dobre i ta najbliższa przyszłość dla Ciebie jako kierowcy wyścigowego będzie również jasna i klarowna. Dziękuję przede wszystkim. Przyznam się szczerze, że bardzo mnie koledzy rajdowcy namawiają na zmianę dyscypliny. Którzy to koledzy rajdowcy, powiedz? No tutaj Tomek Czopik jest, powiedzmy, tym prowodyrem, ale myślę, że już na poważnie mówiąc to... Tomek kończy, odwiesza kask, no to szuka następców, prawda? No myślę, że tak, ale będąc poważnym, to na pewno chciałbym spróbować, nie mówię tu o jeździe, o zmianie kompletnie dyscypliny, mówię raczej o innym doświadczeniu, czymś, co sprawi, że będę lepszym kierowcą, że będę miał też, powiedzmy, inne spojrzenie na wyścigi przez pryzmat rajdów, bo można wyciągnąć z jednego i drugiego coś pozytywnego i ta mieszanka może dać fajny jakby efekt. Natomiast nie ukrywam, że tak jak już wspomniałem, potrzebowałem czasu do zastanowienia i bardzo podjąć musiałem mądrą decyzję. Myślę, że ona zaprocentuje, natomiast no, w tej chwili troszkę może się łezka wokół kręci, bo stoję i tak patrzę na te samochody z zewnątrz, ale myślę, że jest to taki moment, że muszę tak po prostu postąpić i mam nadzieję, że to mi się opłaci. Ale jesteś również blisko tej dyscypliny. Myślę, że to jest najważniejsze, że możesz pomóc także innym ludziom. A mówiąc o rajdach, no to kierowcy wyścigowi w rajdach sobie potrafią radzić świetnie. Patrz, Robert Kubica, co sądzisz o jego startach w rajdowych mistrzostwach świata? No, myślę, że no, nie powiem nic odkrywczego, dlatego że ten gość po prostu ma coś takiego, czego prawdopodobnie nikt z polskich kierowców na razie nie ma. Czyli ma jakąś taką dodatkową rzecz, której nam brakuje. Natomiast potrzeba czasu. No, umówmy się, to jest dopiero drugi sezon na takim poziomie, na światowym poziomie i gość puka tam. Bo ewidentnie puka do bram tego raju rajdowego po bardzo krótkim czasie. Oczywiście można go krytykować lub nie za to, jak to w konsekwencji wychodzi, ale myślę, że na to, w jakim jest obecnie stanie przede wszystkim fizycznym, myślę, że jest to jazda genialna, szczególnie na asfaltach. Brakuje mi oczywiście jazdy na luźnej nawierzchni, to jest zrozumiałe, ale myślę, że jeśli chodzi o asfalty, no to jego wyczucie samochodu, limitu jest po prostu genialne i to naprawdę nie ma, bez dwóch zdań tak jest. Jak to się dalej potoczy? Nie wiem. Trzymam kciuki i myślę, że on doskonale wie, co robi, bo jednak rajdy to jest, myślę, ogromny wysiłek ze względu na to, że tych kilometrów jest mnóstwo, a jak wiemy, ręka musi się regenerować, no to sądzę, że jeżdżąc po Monzy na przykład w Formule 1 nie dałoby mu to tyle, jeśli powiedzmy 1000 zakrętów na rajdzie. Także... No, dokładnie, wysiłek fizyczny. Ostatnie pytanie do Ciebie. Jakie są Twoje marzenia? Marzenia sportowe? Właśnie do tego chciałem zmierzyć, że te moje całe jakby przemyślenia miały też jakby na celu to, żebym ja sobie sam odpowiedział tak naprawdę, jaki jest mój cel. Czy on jest realny, czy nie, to jakby nie ma znaczenia, ale to, do czego chciałbym dążyć i myślę, że tą odpowiedź już znam, bo jest to na pewno, są to samochody turystyczne. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak wszystkie składniki do kupy się, powiedzmy, zbiorą, ale jeśli miałbym jednym zdaniem odpowiedzieć, to myślę, że Mistrzostwa Świata Turystyków to jest mój klimat, to jest coś, co kocham, właśnie ten kontakt, blacha w blachę, gdzie, powiedzmy, splittery odpadają, różne inne części samochodu się przycierają, to jest coś, co jest na pewno efektowne i to jest to, co chciałbym robić. Także no jakby chcę w tym celu się tutaj dalej kierować. Nie marzę o tylnionapędowych potworach, bo wiem, że wiązałoby się to z ogromnym nakładem finansowym, treningowym, gdzie być może skończyłoby się to tak, że niestety by się nie udało, chociażby ze względu na wiek, że już nie jestem jak na kierowcę, powiedzmy, młody, tak to nazwijmy, więc muszę po prostu myśleć mądrze i robić to, w czym jestem najlepszy, a nie nagle porywać się na to, że okej, to teraz nagle wymyślę sobie, że chcę jeździć tylnionapędową 500-konną formułą z dociskiem na jedno koło rzędu, nie wiem, paruset kilogramów. No to się ukaże trochę hipokryzją, więc te turystyki to chciałbym po prostu w samochodach turystycznych zajść w punkt taki, gdzie jeżdżą najlepsi i walczą, powiedzmy, o laury
jak nie Europy, to światowe właśnie w tego typu specyfikacji samochodów. No do tego Ci życzymy i takiej mądrej realizacji tych marzeń, dochodzenia do tego celu. Nie, dziękuję. No, mam nadzieję, że jak nie w tym sezonie, to w przyszłym będę mógł się podzielić ze wszystkimi jakby tym, co będę robił. Mamy oczywiście plan, bardzo ambitny plan na przyszły sezon. No i zrobię wszystko, żeby on się spełnił. Jeśli się spełni, to myślę, że ja również się spełnię jako kierowca wyścigowy. Nawet jeśli to miałby być jeden sezon, przyszły sezon, to chcę po prostu w pewne miejsce zajść, ale jeszcze nie mogę powiedzieć gdzie. Trzymam kciuki. No, nie, dziękuję.